Policja szuka tego mężczyzny. Publikuje portret Sosnowiec. Policja szuka niedoszłego gwałciciela. Jest portret. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu poszukują mężczyzny, który przemocą usiłował doprowadzić do gwałtu. To mu się jednak nie udało, a kobieta, którą usiłował skrzywdzić, zgłosiła się na komisariat z prośbą o pomoc w ustaleniu danych sprawcy. Informacje o poszukiwaniach gwałciciela opublikowała we wtorek 26 kwietnia Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, województwo śląskie. Jak czytamy w komunikacie, do próby gwałtu doszło 15 stycznia w dzielnicy Pogoń. Poszukiwania mężczyzny, który chciał zgwałcić. Sprawca usiłował zgwałcić pokrzywdzoną, jednak nie osiągnął swojego celu z uwagi na gwałtowną reakcję psa pokrzywdzonej, w wyniku której się spłoszył i uciekł, podkreślono w komunikacie KMP w Sosnowcu. Jak dodano, w toku śledztwa funkcjonariusze sporządzili portret pamięciowy mężczyzny. Ten został dołączony do treści komunikatu służb. Funkcjonariusze z Sosnowca apelują do osób, które mogą znać lub kojarzyć sprawcę, o pomoc w dochodzeniu. Charakterystyczne znamie lub tatuaż z informacji służb wynika, że gwałciciel z Sosnowca to szczupły mężczyzna w wieku 25-30 lat i około 190 cm wzrostu. Dodatkowo charakteryzuje go owalna twarz, piwne oczy, prosty i długi nos oraz grube usta. Znakiem szczególnym może być ciemne znamie lub tatuaż, który znajduje się pod jednym okiem. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu 478521280 lub z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem 478521200 lub 478521255. Policja zapewnia, że gwarantuje anonimowość tym, którzy pomogą w ustaleniu personaliów mężczyzny.